Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, drodzy maturzyści, dzisiejszy wieczór to wieczór wyjątkowy dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla właśnie Was, dla Was, naszych maturzystów. Przed Wami bal studniówkowy, bal związany ze szkolną tradycją. Jego wyjątkowość podkreślają Wasze piękne stroje, piękny pałac, to miejsce, w którym się znajdujemy, a także obecność zaproszonych gości, Waszych wychowawców, nauczycieli oraz rodziców. Przez cały okres nauki czyniliśmy wiele starań, by osiągnąć zakładane przez nas cele, ale również by spełnić Wasze oczekiwania i Waszych rodziców. Ubiegły rok już po raz piąty z kolei pokazał, że nasza młodzież potrafi wykorzystać atuty szkoły. Znów jesteśmy w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół województwa świętokrzyskiego. To zasługa Waszych koleżanek i kolegów, ubiegłorocznych absolwentów. Jestem przekonany, że i Wy ten sukces powtórzycie. W naszej szkole macie do dyspozycji bardzo dobrą bazę dydaktyczną, ale przede wszystkim wspaniałych nauczycieli. To wszystko sprawia, że otwierają Wam się perspektywy dalszej nauki czy podjęcia pracy w atrakcyjnych zawodach, w których Was kształcimy. W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy kierunek montaż i eksploatacja odnawialnych źródeł energii. To kolejna propozycja dla naszych uczniów bardzo atrakcyjnego i perspektywicznego zawodu. Życzę Wam zatem bardzo dobrych wyników na egzaminie maturalnym oraz zawodowym. Życzę dalszego rozwoju, ale przede wszystkim życzę Wam zdrowia oraz szczęścia w życiu osobistym. Dzisiejszy wieczór to bal studniówkowy, tak wspaniale zorganizowany przez Waszych rodziców. Niech sprawi Wam radość i miłe wspomnienia na długie, długie lata. Dziękuję. Teraz, Szanowni Państwo, poproszę o zabranie głosu naszych gości. Panie Przewodniczący, zapraszam. Zapewniam, że krótko. Dobry wieczór Państwu, Panie Dyrektorze, zaproszeni goście, szanowne grono pedagogiczne, szanowni rodzice i Wy, kochani maturzyści, wraz z osobami Wam towarzyszącymi. Życzę Wam, wcześniej już Pan Dyrektor powiedział, w imieniu całej Rady Powiatu, w imieniu zarządu, na czele ze starostą Jerzym Kolarzem, który dzisiaj nie mógł być, pozdrawiam Was i życzymy Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Spełnienia wszystkich marzeń, przede wszystkim zdrowia, a na maturze wszyscy, aby zaliczyli na stopień 6. Tego Wam życzymy z całego serca. Poproszę teraz wszystkich przewodniczących klas, a o pomoc poproszę Pana Dyrektora. Chcieliśmy Wam wręczyć takie słoniki na szczęście, a na ręce Pani przekażemy, Pani Przewodniczącej grona rodziców, Przewodniczącej przekażemy ten kosz słodyczy. Poproszę Przewodniczących klas. To, Szanowni Państwo, słonik na szczęście. Szczęście na maturę, na egzaminy zawodowe. Poczekajcie, młodzi ludzie. Pokażcie buzię. Pokażcie buzię. Super. Panie Przewodniczący, uśmiechnie się młoda damo. Dzięki. Dziękuję bardzo za miłe słowa pana przewodniczącego. Poproszę o zabranie głosu pana burmistrza. Panie przewodniczący Rady Powiatu, panie dyrektorze, szanowne grono pedagogiczne, szanowni rodzice i wy, kochani maturzyści, uczniowie. Ja również w imieniu własnym, jak i tutaj nieobecnego burmistrza miasta i gminy, pana Waldemara Sikory, chciałem wam przekazać najserdeczniejsze życzenia. Chciałem Wam życzyć, żeby ten bal studniówkowy utkwił w Waszej pamięci na wiele, wiele lat. Ale również życzę zdanej matury jak na najwyższą ocenę, abyście mogli dostać się do tych szkół, o których wymarzyliście sobie. Także życzę Wam udanej zabawy do samego rana. Wszystkiego dobrego. I również chciałem przekazać trochę słodyczy, aby Wam osłodzić może nie dzisiejszy dzień, ale już te następne,
żebyście mieli tą werbę po tej studniówce, jak dojdziecie do siebie, do nauki. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, a słodycze przekazuję na ręce pani przewodniczącej. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. A teraz poproszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, panią Agnieszkę Gusik. W imieniu rodziców tych oto młodych ludzi stojących tu przed nami chciałabym gorąco przywitać wszystkich zebranych gości. Motywowana sytuacją i pełnioną rolą pragnę powiedzieć kilka słów. Mijają już 4 szkolne lata od momentu, gdy większość z tych młodych ludzi przekroczyła progi Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. 4 jakże długie i jakże krótkie lata. Okres wytężonej pracy nauczycieli, wzlotów i upadków naszych dzieci. Chwil szczęścia i radości. Czasem smutku czy żalu. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele, powierzając na te parę lat nasze dzieci Państwa opiece, niewątpliwie większość z nas, rodziców, robiła to z niepewnością i obawą, czy dokonuje dobrego wyboru, czy poradzą sobie Państwo z ich niesłodnymi charakterami, buntowniczą naturą w momentach niezdecydowania, czy być już dorosłym, czy jeszcze cieszyć się z bycia dzieckiem. Dzisiaj wiemy, że nasze, rodziców, obawy okazały się niepotrzebne. Pragnę serdecznie podziękować dyrekcji i nauczycielom szkoły za te lata trudu, które upłynęły nad kształtowaniem tych młodych ludzi, za poświęcony im czas i wysiłek. Dziękuję wychowawczyniom za opiekę nad wychowankami, cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do naszych dzieci. Dziękuję wszystkim pracownikom szkoły. Tak, coś się zaczyna i coś się kończy. Wszystko ma gdzieś swój początek i zbiega się w jakimś punkcie. Nauka w technikum dla naszych dzieci już niedługo się zakończy. Za około 100 dni przystąpią do egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości. Dzisiejszego natomiast wieczoru i dzisiejszej nocy czeka je jednak ten wyjątkowy studniówkowy bal. Studniówka to tradycja wpisana w kalendarz każdego maturzysty. To impreza oczekiwana z niecierpliwością, lekkim wzruszeniem i niepokojem. Pozostaje w pamięci młodego człowieka na długie lata jako jedno z wielu przyjemnych i pięknych przeżyć szkoły średniej. Chciałabym życzyć naszym dzieciom, aby okazały dzisiaj postawę godną doniosłości tego balu studniówkowego. Jednocześnie życzę wszystkim tu obecnym wesołej i dobrej zabawy. Oby miłe wspomnienia dzisiejszego wieczoru mogli Państwo zachować przynajmniej do następnej studniówki tej szkoły, a nasze dzieci by tę studniówkę i całą naukę mile wspominały przez resztę swojego życia. Dziękuję. Napłynęły życzenia na dzisiejszy bal dla naszych maturzystów. Pozwólcie Państwo, że zacytuję kilka słów z tych przesłanych życzeń. Drodzy maturzyści Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, symbolem szczęśliwej i beztroskiej młodości może być bez wątpienia bal studniówkowy. Jego magia przynosi Was do bram dorosłości. Niech ten niezwykły czas obfituje w niezapomniane doznania. Z całego serca życzymy Wam powodzenia na maturze i w dorosłym życiu. Z poważaniem dyrekcja, grono pedagogiczne oraz młodzież Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. Kolejne życzenia. Drodzy maturzyści Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, dziś nadeszła tak długo oczekiwana przez Was noc. Jedyna i niepowtarzalna w swoim rodzaju. Choć przypomina Wam o tym, że za 100 dni czeka Was trudny i ważny egzamin, jakim jest matura, to dzisiaj jest ten jedyny dzień, kiedy możecie o tym nie myśleć. Przyjmijcie życzenia wspaniałej zabawy w ten niezapomniany i piękny studniówkowy wieczór. Z poważaniem dyrekcja, grono pedagogiczne oraz młodzież pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju.
Kolejne życzenia, drodzy maturzyści. Bal studniówkowy to tradycja wpisana w kalendarz szkolny. To wydarzenie oczekiwane przez uczniów z niecierpliwością. Wszystkim uczestnikom tegorocznej studniówki życzymy, aby chwile spędzone na balu jak najdłużej pozostały w pamięci i dostarczyły wspomnień, wrażeń i magicznych przeżyć. Z wyrazami szacunku grono pedagogiczne, dyrekcja, młodzież, zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imieniem Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju. I jeszcze życzenia od pani kurator. Szanowni Państwo, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, drodzy maturzyści zespołu szkół techniczno-informatycznych. To chyba pierwsza taka noc w życiu, kiedy człowiek uświadamia sobie, że nie jest już dzieckiem. I nie chodzi tylko o wygląd, garnitur, piękną suknię, ale o przekonanie, że dojrzałość do tego, aby zmierzyć się ze światem i swoimi marzeniami. Chcemy Wam życzyć spełnienia tych marzeń, realizacji wyznaczonych sobie celów lub odnalezienia tej właściwej drogi, która przyniesie Wam zadowolenie. Już za symboliczne 100 dni zdawać będziecie ważny, a może najważniejszy sprawdzian w życiu. Dzisiejsza radość ustąpi miejsca powadze sytuacji egzaminacyjnej. Dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom w podziękowaniu za trudną pracę i wskazanie właściwej w życiu drogi życzymy dużo wytrwałości i sukcesów zawodowych. Rodzicom składamy podziękowania za wyciągnięte zawsze ręce, gotowe do pomocy. Świętokrzyski kurator oświaty, pani Małgorzata Muzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy szanownej dyrekcji oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mieliśmy możliwość kształcenia się w dogodnych warunkach, za opiekę i troskę okazaną w czasie naszej edukacji. Dziękujemy gościom, którzy zaszczycili naszą uroczystość. Zostało już tylko 100 dni do matury. Lata wspólnej nauki minęły nam zadziwiająco szybko. W szkolnej rzeczywistości, w trudach pracy i sukcesach towarzyszyliście nam zawsze, Wy, drodzy nauczyciele. Doceniamy trud, jaki włożyliście w nasze nauczanie. Pragniemy podziękować za przekazaną wiedzę, za Waszą wyrozumiałość i cierpliwość. Jednocześnie szczerze przepraszamy za wszelkie niedociągnięcia z naszej strony oraz kłopoty, których nieumyślnie przysporzyliśmy. Proszę kwiaty dla nauczycieli. Obdarzali zrozumieniem i wiernie towarzyszyli we wspólnej wędrówce. Niech te kwiaty będą wyrazem naszej wdzięczności. Dziękujemy pani profesor Małgorzacie Praszkiewicz, wychowawczyni klasy 3 O. Dziękujemy pani profesor Ewie Marek, wychowawczyni klasy 4 AG. Dziękujemy pani profesor Krystynie Kalecie, wychowawczyni klasy 4 E. Dziękujemy panu profesorowi Grzegorzowi Wachowi, wychowawcy klasy 4 BF. Gorące podziękowania należą się naszym rodzicom, którzy nie tylko dzisiaj, nie tylko przez wszystkie lata nauki, ale przez całe życie byli przy nas. Wspierają nas swoją radą, pomagają, dodają otuchy. Są wyrozumiali, cierpliwi i zachęcają nas do pokonywania przeszkód. Kochani rodzice, żadne słowa, wywody, długie mowy nie wyrażą tego, co czujemy. Niech te skromne kwiaty oddadzą naszą wdzięczność. Przekazujemy je na ręce pani Agnieszki Guzik, przewodniczącej Rady Rodziców, reprezentującej rodziców uczniów naszej szkoły.
Dziękujemy rodzicom, którzy szczególnie aktywnie zaangażowali się w przygotowanie naszej studniówki. Bez was nie poradzilibyśmy sobie. Wszystko ma swój czas i każde dzieło ma swój czas pod niebem. Jest czas śmiechu i czas tańca. Na czas tego uroczystego i jedynego w swoim rodzaju balu odrzućmy wszelkie troski i zmartwienia, aby całkowicie zanurzyć się w dobrej zabawie. Poddajmy się urokowi tego wieczoru i cieszmy się chwilą, która trwa. Szanowni Państwo, dobiega końca część oficjalna i właśnie w tym momencie wręczam zawsze jakiś symbol naszej młodzieży. Tym razem będą to kotyliony. Kotyliony, które w staropolskiej tradycji czynią was gospodarzami. Chciałbym, mam nadzieję, że tak będzie, że to jest również symbol rozsądnego korzystania z uroków balu. Szanowni Państwo, kotyliony są szczególne. Ponieważ jesteśmy, jak ja to zawsze mówię, Akademią Informatyczną, zawierają obok różnych pięknych elementów QR kod. W tym QR kodzie jest dla was przesłanie ode mnie na dzisiejszy wieczór. Państwa i drugi element wywodzący się z tradycji naszej szkoły. Przez około 50 lat studniówka odbywała się w murach naszej szkoły. Przez ostatnie kilkanaście, a może kilkadziesiąt już, wręczany był na koniec części oficjalnej klucz do szkoły. Na pewno ten klucz nie jest kluczem do tego pięknego pałacu. Ale musiałem go dzisiaj tutaj przynieść ze względu na pana redaktora Adama Nikieckiego. Postawił mi ultimatum. Czy miał takie prawo? No miał, bo również miał bal studniówkowy w murach naszej szkoły. Brawo, panie Adamie. Przy czym ten klucz będzie dzisiaj symbolem jako klucz do dobrej zabawy. Przekazuję wam również, ale wyjdźmy tutaj, bo pan Nikiecki chce zrobić szczególne zdjęcie. Panie redaktorze, czy to cudownie spełnione jest ultimatum? Dziękujemy. Dziękuję bardzo, brawa dla wszystkich.